Z okazji Dnia Kobiet lekarze ze szpitala przy ulicy Fieldorfa chcą uświadomić panie, że serce jest najważniejsze. Zawał serca jest jedną z najczęstszych przyczyn śmierci u kobiet po menopauzie. Statystyka jest taka, że po okresie przejściowym, w okresie okołomenopauzalnym, kobiety umierają na serce. To jest absolutnie zabójca numer jeden, choroby sercowo-naczyniowe, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Z najnowszego europejskiego raportu wynika, że 40% mężczyzn umiera na choroby sercowe. W przypadku kobiet odsetek jest wyższy, jest to aż 49%. Najważniejsza jest świadomość choroby. Po pierwsze trzeba wpaść na to, że kobieta po 50 może już rozwijać miażdżycę, bo jak wcześniej jesteśmy chronione estrogenami, to po 50 roku życia ten ochronny wpływ estrogenów wycofuje się. Po 50 roku życia kobiety mogą cierpieć na nadciśnienie, którego skutkiem jest miażdżyca. Osoby o podwyższonym cholesterolu są bardziej narażone na zawał serca i udar mózgu. Często objawy zawału są niecharakterystyczne. Czasem to jest tylko gorsze samopoczucie, jakieś duszności, niespecyficzne bóle gdzieś pod łopatką, przypominające często dolegliwości gastryczne. Czasem panie, które bardzo ciężko pracują, które opiekują się rodziną, w ogóle nie wiążą tych dolegliwości z sercem, bagatelizują je, dalej pracują. U około 15% pacjentów w wykonanym badaniu serca nie widać zmian w naczyniach, ale nie wyklucza to zawału. Dzisiaj mamy bardzo nowoczesne metody obrazowania, gdzie możemy wnętrze naczynia zobaczyć od środka i wtedy stwierdzić, czy mamy tam do czynienia z patologią, czy nie. I możemy to skutecznie leczyć. Dlatego apelujemy, drogie panie, diagnozujcie się, nie bagatelizujcie swoich objawów, zgłaszajcie się do lekarza. Obecnie zawał serca w Polsce jest bardzo skutecznie leczony. Echo 24, Marta Wrońska.